Albo ty możesz wejść. Ej, Gasper, co będziemy dzisiaj robić? To samo co zawsze. Naprawiać próżnę. O! To nie jest to tak przypadkowo. O, hej Kacper, co będziemy dzisiaj robić? Będziemy naprawiać preludę, tak jak zwykle. I dzisiaj Kacper przygotował dla nas, Kacper a.k.a. Myga, przygotował dla nas kąpiel. Buteczkę. Kąpiel. Nie wziął może ze sobą kulek do kąpieli, ale mamy dimmer, także myślę... Lepsze niż każda kulka do kąpieli. Także myślę, że dimmerem to ogarniemy. Będziemy dzisiaj myli części, i to części w sumie silnika głównie. Tutaj właśnie leży blok, leży głowica, skrzynię też umyjemy, wał i ogólnie coś czego nie było ostatnio, moi kochani, jak chciałem wam pokazać, o co chodzi z tym silnikiem i jak działa, zabrakło nam jednej rzeczy i były to tłoki. Także tłoki są już z nami, odebrałem tłoki, których zapomniałem odebrać, je też będziemy szorować, bo no... Nie są to okazy czystości, także będziemy dzisiaj wszystko myć, szorować i pakować w strecza, żeby było gotowe. Jak będziemy chcieli składać silnik, to wszystko będzie czyściutkie i właśnie całą rękę już w oleju. Także muszę dotykać dalej aparat. Nienawidzę nagrywać, jak się robi takie rzeczy. To co, napełniamy? Tak, no. Ale siul. Daj do... Czekaj. Okay. Prawilny. Dima! O tak! Ile ty to wyjmiesz? Jak włożysz rękawiczkę, to jej nie wyjmiesz. Ty nie wyjmiesz już ręki potem, jak włożysz do tego kwasu. Proszę, moi kochani. A, widzisz? Którędy olej leci? Ty, ale są tylko cztery, to jeszcze dwa. Fałszy jest na czole. Halo, sześć, halo? Korpo. Tak ogólnie, halo, ostrość jest na twojej twarzy. Weź tą twarz, gościu. Tutaj mamy tłok umyty, tutaj mamy tłok nieumyty, także tak to wygląda, szorujemy wszystko, żeby było ładniutkie, czyściutkie. Także jakoś może to nie jakoś super nie zamaczaj co. A, dobra. Słuchajcie, mamy już wał. Wał już jest szlifnięty. Znaczy, wał już jest czyściutki, elegancki. A głowica? Smok ciba. Hejo, hejo. To znowu ja, znowu w garażu. Dzisiaj już tak naprawdę zaraz się stąd zbieram i byłem tutaj od rana, poczyniłem masę roboty, ale nawet przez chwilę nie miałem ręki, żeby wziąć kamerę i nagrywać, bo musiałem sobie sam rozprogramować, co mam dzisiaj robić i w ogóle za co się zabrać, bo czas leci, a jakby jeden dzień w tygodniu na robienie to jest... Uff. Więc dzisiaj czułem presję robienia. Co wam mogę się pochwalić? Co mogę pokazać, co dzisiaj zostało ruszone? W końcu bak paliwa, moi kochani. Bak. Na razie górna część została pomalowana. Także super. Będziemy musiała jeszcze dostać drugą warstwę. Czyli za tydzień dostanie drugą warstwę i potem wrócę na drugą stronę baki. Będzie malowano od dołu. Hammer item to było robione. Także właśnie taką prostą nardzę też było widać, jak ten bak wyglądał. Został tylko zrobiony fertanem. I tym hammerite'em, hammerite jest faktycznie taki na bazie gumy, epoksydu, on jest taki właśnie na rdze, taka papa do nakładania, także fajnie to rdze pokryło. Także bak zrobiłem, tutaj, jak widzicie, już jest praktycznie gotowy alternator i tutaj te dwie blaszki, ta biała i ta czarna były dzisiaj pomalowane. Tutaj mamy osłony termiczne, które też dzisiaj właśnie pomalowałem. Jedna, druga i trzecia, najbardziej dziurawa. Ale ładnie są pomalowane farbą do 800 stopni,
Także 800 stopni na to, to powinno być fajnie. Tak dość grubo zlałem tym sprayem. Także gdzie tu mamy jedną zwrotnicę. I na razie zrobiłem jedną, malowałem Hammerite'em i jakby chcę zobaczyć, jaki będzie efekt, jak to wyschnie. Nałożyłem powiedzmy jedną warstwę i potem taką drugą. I zobaczyć po prostu, czy to fajnie kryje. I jeżeli będzie git, to zrobię resztę tak, ale na razie sobie daję próbne to. No i tak naprawdę są łapy silnika jeszcze, które stwierdziłem, że zrobię na biało, bo tak. Także tu jest jedna łapa silnika, druga łapa silnika, tak naprawdę jeszcze muszę na nie położyć klar. Jak położę klar na nie, bo już jest podkład, lakier, położę klar i mogę stąd jechać, także czekam tylko na to, aż ten lakier troszkę przeschnie. I jest jeszcze demon dzisiejszego dnia, czyli to łożysko. To łożysko dziadowskie, przez które dostałem zawału. Znaczy łożysko. Nie wiem, jak się nazywa. Kółeczko od paska, od alternatora. No, tu wygląda już na nagraniu, wygląda świetnie. Widzicie, złapałem go po prostu sznurkiem. Zmieniam światło. O, złapałem go sznurkiem tutaj. Bo tak to leżał na ziemi i był malowany. On zaraz powinien wyschnąć, a ja jeszcze pomaluję sobie klarem łapy. Tak naprawdę leży tu już wszystko, umyliśmy. Właśnie, bo ostatni filmik skończył się... Ostatni filmik się skończył cięciem. Umyliśmy wszystko to, co trzeba. Właśnie wam pokażę. Tu są tłoki. Tutaj jest arteria olejowa. Tam jest od wału dół. Tu jest wał. Blok silnika, głowica, wałki, stopy. No i tu są wszystkie uszczelki i tak naprawdę elementy potrzebne, żeby zużyć silnik. Także silnik tak naprawdę będę już za niedługo składał. Oddałem rozrusznik do naprawy. Także rozrusznik wrócił i notabene powiedzieli mi, że szczotki są git i tam zrobili taki lekki przegląd, który tak kosztował 130 zł. Ale, no jakby o. Jest i tu ten pan. No jest sobie ten rozrusznik. Trochę go dzisiaj jeszcze umyłem, żeby był czyściutki do zakładania. Tak naprawdę i tyle. Ładnie to będzie wyglądać. Fajnie mieć taką możliwość, żeby sobie móc troszkę to psiknąć, troszkę tamto psiknąć, to troszkę zrobić. No i naprawdę buda cały czas czeka na zrobienie zabezpieczenia podwozia, do którego się muszę zebrać w końcu. Ale zabiorę się i zrobię to wszystko. I to stąd wyjedzie, co nie? Przecież tak się stanie. Maluję klar i spadam. Psiu. Hejka, kochani. Dzisiaj malujemy tak jak ostatnio, ale dzisiaj stwierdziłem, że wam coś nagram z tego malowania. Najgorsze jest to, że jak zaczynałem, to było w miarę przyjemnie tutaj. Troszkę zimnawo bywało, ale wiecie, no jakby bez tragedii, tak? I jakby... Jest zimno, a jak maluję, to nie mogę ich mieć tutaj zamknięte. Tutaj mamy łapy silnika, które po prostu sobie robię w biel i jakby sprayami, podkład, lakier i bezbarwny. I niech sobie to tak będzie. Bak dostał dzisiaj drugą warstwę Hammerite'a na rdze czarnego, także jedna strona już będzie gotowa. Następnym razem obrócę go do góry nogami i dół jeszcze też teraz dwa razy zostanie Hammerite'a takiego. Powiem wam, działa to, w sensie jest takie gęste i faktycznie wygląda, jakby miał być spoko, ale co do tego, czy to jest ok, czy nie, dowiem się za parę lat. Tu wisi jeszcze ostatnia zwrotnica, która nie jest pomalowana. Ta jest pomalowana. A co do łap? To jest na przykład jedna łapa. Już gotowa. Może tak? Pomalowana na biało. Nie, moja twarz. Weź mi pokaż łapę. Jedna jest. Druga też tu jest obok. Także ogólnie jakby cały czas małymi kroczkami idziemy w dobrym kierunku. Także jest to bardzo pocieszające. No i wiadomo, jeszcze silnik czeka na złożenie. Buda samochodu się prosi, żeby ją w końcu zrobić, żeby ją w końcu popchnąć, żeby w końcu zabezpieczyć to podwozie, profile i wszystko, ale jakby na to potrzebuje mieć tutaj, wiecie, kilka dni na spokojnie, ani na łapu capu. Także idą święta. Będę tutaj na miejscu, bo przecież będą święta. Także myślę, że będzie to idealny czas dla mnie, żeby w końcu móc się zająć tym i w sensie dać sobie, wiecie, na to nagrzać sobie tutaj, bo też to, co mówiłem wcześniej,
Ale jak mówiłem wcześniej, że musi być do tego temperatura do normalnego malowania, co nie musi być temperatura. Więc jak będę tutaj nakładał na auto całe, lakierował od spodu i temperatura pracy jest na przykład 5-10 stopni, to muszę tu tyle mieć, co nie? Albo więcej, lepiej, im więcej, tym lepiej. Im lepiej, tym więcej. Mamy zwrotnicę, mamy łapy, które będą czekały na bezbarwny. Bak też mamy, także na razie chwila przerwy. Silnik będę składał po nowym roku dopiero, a do tego czasu będziemy robić budę, także za parę dni, no w sumie jakoś za tydzień pewnie tutaj będę i będę robił już kilka dni tutaj i będziemy robić faktycznie za podwozie w końcu, kura. Także tyle, ja nie wiem czy ja dzisiaj w ogóle będę tutaj dłużej. O, może wezmę to ze sobą. Tak wygląda pomalowana zwrotnica. Jak widzicie, nie jest idealnie, nie ma tego takiego idealnego krycia. Widzicie, że tutaj prześwituje podkład. Widać też, że nie wszędzie jakby to siadło, ale jakby, no tak to siada, ale jak już chwyci ten lakier, on się przyczepi, to potem nakładanie drugiej warstwy zakrywa już nam te niedoskonałości. Także jest taki statyw, był chwilę na dworze, jest zimniutki. Także trzeba będzie te elementy najlepiej dać tu, albo tutaj jedna już tutaj sobie pięknie wisi. Jaki mamy czas? 11:14. Nic, jeszcze bezbarwny lakier. Bezbarwny lakier na łapy silnika i tyle. Nic ciekawego się super nie dzieje, więc nie mam, nie czuję, żeby nagrywać, no ale jakby każdy, chyba nie każdy filmik musi być taki super ciekawy i nie każdy filmik musi być mieć nie wiadomo co, ale wszystkie te filmiki są potrzebne, bo razem stworzą całość. Razem stworzą spójną całość, film o projekcie, co nie? I gdzieś mi dzisiaj, czy ja nie nagrywałem, może przy mnie jakieś rzeczy, które są ważne, jakieś pomysły, jakieś metody, które zastosowałem i nie nagrałem tego. A może komuś by się to przydało. Także do zobaczenia następnym razem. Piu, piu. A może wyjdę po prostu. Na razie, cześć, ja idę, tak można powiedzieć, spadam, schodzę i do zobaczenia z tym razem, jak będę wchodził. Także, cześć. Chyba muszę to powtórzyć jeszcze raz. Także, cześć. Może z tym razem wyjdę wtedy, co nie? Jest git. Nara.